Dobra, babciu, to ja już wracam do Las Venturas, bo ja muszę tam, no, wrócić do domu, dobra. To jak co, to ja zamówiłem już taksówkę, to wiesz, dobra, teraz tylko na nią czekać. O, jak mnie dawno nie było w Las Venturas, Szybko dobrze. pan, bo strzelają! Drzwi zamknięte! Ale... Proszę pana, proszę mnie wpuścić! No, co pan robi? Gdzie pan jest? Pod autem! Czekaj, pan załatwi pana tego. Skąd ja mam broń? O, No. nieważne. To... Muszę naprawić teraz. Załóżmy, że wsiądę do... Czemu ma pan zamknięte drzwi? Panie... Czekaj, pan. Nie umie pan drzwi otwierać. Nie. A proszę mnie wpuścić. Po co są te taksówki, jak weź nie można? Panie... Panie... Wpuszczaj mnie. Nie po to się... Czekałem na taksówkę, żeby te... Czemu mi pan to robi? Pan chce mnie zabić. Proszę, O, wsiadam. dziękuję, wreszcie. Dzień Znaczy się, proszę się zatrzymać. dobry. Dziękuję. Nie tu. O, tu, dziękuję. Nie ma sprawy. Na lotnisko, proszę. Tylko wie pan co? Skądś pana kojarzę? Znikąd. Czy był pan w Las Venturas? Byłem. I kim, im, i jako kto pan tam był? Jako taksówkarz. A jak ma pan na imię? Taksówkarz. A na nazwisko? Taksówkarz. Aha, nie wiem. Może pan jechać szybciej? Jasne. Dziękuję. Bo kojarzy mi się z gościem, który zbierał punkty. To stąd pana znam! Witam! Witam. Czemu pan jest czarny? Jestem agentem, zmienili mi kolor skóry, żebym w nocy mógł szybciej misję wykonywać, być niezauważalnym. Aha, czyli jest pan murzynem, żeby się wtopić w otoczenie. No, na pasach mnie nie widać, bo jestem raz znikiem, raz nie. To ja wysiadam, obiecałem sobie w Nie. życiu, że nigdy do pana taksówki nie wsiądę. Czekaj, pan, zaraz dojedziemy na miejsce. Ale lotnisko jest po drugiej stronie miasta. Dobrze, że pan mi powiedział. Nie ma pan GPS-a, widzę. No nie mam. To jak pan jeździ? No pały. No pały stoją za rogiem. Już mnie gonimy. To dobrze. No proszę pana, no. Znowu mam... No, nie, ja nie... Ja wysiadam. Już dojdę sobie pieszo. Nie. Nie zapłacę panu. No nie, dobra. Zaraz I dojedziemy. tak panu nie płacę, więc... O, taksówka. Rzęskle 69. Musi pan trącać te słupy? Nie. Znowu źle pan jedzie. Dobrze, jadę swoją drogą. Obkrążyliśmy. Ile mnie ten kurs będzie kosztował? To w zależności od kilometrów. Jak będzie... Wzrosną stro... Mam być pana GPS-em? No co, no... Ja wiem, gdzie jedziemy. Tak, to gdzie? Na lotnisko. Brawo, a wie pan, gdzie jest lotnisko? Niezbyt. To proszę zawrócić. No, no i gdzie pan jedzie? Na lotnisko chciał pan zawrócić. Ale... Prosto na lotnisko, proszę. W Trymiga. W Trymiga, pan. Zawróciliśmy. No dobrze, jedź pan prosto. Teraz w lewo. Teraz w prawo. Nie znam takich W określeń. prawo. Chcę... Ja pana zgłoszę na policję kiedy. Już mnie pan zgłaszał. 1000 razy.
I W lewe, prosto, prawe, górny dół, bo to jest po prosto. lewym, w lewym, prawym, górnym, górnym dole jest zrobione. Prosto. No prosto miało być, no jaki. Boże. Kto panu dał prawo jazdy, to ja nie wiem. A to trzeba prawo jazdy? Tylko niech pan mi nie mówi, że pan nie ma prawa. Mam prawo. No to czemu pana policja jeszcze nie zatrzymała? Nie wiem. O, i prosto jest lotnisko, tam gdzie jest to niebieskie coś. Co to jest? O lol. I gdzieś tu miałem umówiony samolot z pilotem. A, dobrze, tylko gdzie pilot? No jestem. Nie! Proszę, zapraszam tutaj. Może pan jeszcze powie, że to helikopter, bo ma śmigła. No. Nie. Są agenci, gonią nas. Gdzie mam lecieć? Na pewno nie w dół. To gdzie? Do Las Venturas. Wie pan, gdzie jest Las Venturas? Nie. Kto panu dał licencję pilota? Ja. A ma pan w ogóle licencję pilota? Nie. No to jak pan pilotuje? No, ja mam pilot w domu do telewizora. Patrz pan brzoza. Co nie, tu pole. Patrz pan piętrowiec wieżowy. Ale wie pan, że... Niech pan zobaczy miny tych ludzi w oknach. W oknach? A, bo tu są okna, racja. Nie! Nie! Nie, 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 nie! To ja sobie wyjdę i poczekam na taksów. Albo i nie. To co, proszę pana, kontynuujemy lot. A? Czemu pan jest czarny? Bo jestem. Czemu pani jest AFK? O, już nie. Nie jestem. Czemu pan... Gdzie pan jest? Tu. A... Czemu ja latałem? Ma pan airbreaka. To może ja... Nie, ja prowadzę. Nie, dobra, niech pan wsiada do mojego helikoptera. Po pierwsze, to nie jest helikopter, to jest samolot. Niech pan wsiada, agenci! Co? Nie, no... Mój samolot! Niech pan wsiada. No to niech pan cufnie. Próbuję wsiąść. Dziękuję. Tylko proszę pamiętać, w dół, nie w górę i omijać wieżowce piętrowe. W dół, nie w górę, okej. Co? W górę, nie w dół. Kurde, już się pomyliłem, no. A gdzie lecimy? Do Las Venturas. No to prosto. Tak, tam. I cały czas prosto, i cały czas w górę. Na pewno? Tak. Znaczy się, proszę skręcić trochę w prawo. Prawo to jest to. Nie, to drugie prawo. Dobrze. Wie pan, no mylą mi się jeszcze strony. Ja rozumiem. A jak pan sieka, to na lewo czy na prawo? Na to lewo, po prawej. I wszystko jasne. O, patrz, pan piętrowiec wieżowy. Czy może pan lecieć wyżej i tak nie turbulować? Mogę. To proszę tak. O, sosenki. Nie, nie. Proszę nie patrzeć na sosenki. Nie. Mój ojciec był w wojsku. Czemu pan lata jak pijany? Mój ojciec był w wojsku i latał, uczył mnie latać. I on taki manewr zrobił, o. Jaki? Nad sosenkami, a potem w dół. Nie! Już pan zahaczył skrzydłem o sosenkę. Ja tego nie przeżyję, ja wysiadam. No tak, nie ma jak. Mógłby pan wylądować na... Mógłby pan wylądować na najbliższym lotnisku? Dobrze, jak jakieś będzie. Chciało mnie puścić. A u mnie pan lądować? Umiem. To jak się ląduje? W dół, w górę i w dół, w górę. Nie. Nie, nie! Proszę lecieć wysoko, bardzo... O, sosenki! Nie! O, lotnisko. Nie, to nie lotnisko. O, widzi pan, może pan wylądować tutaj nawet gdziekolwiek, aby wylądować. Zaraz będziemy na lotnisku. Wie pan, gdzie jest to lotnisko? Gdzieś tam. W mieście!
O, jest lotnisko. 69. Dziwne. Przypadek? Nie sądzę. No to lądujemy. Nie! Oj, nie, proszę pana. Przepraszam za tapicerkę. Przepraszam. Oj, znowu. Jeszcze nie. Nie, nie, proszę już stać, no. Trzeba zaparkować. O nie! Dobra. Ja już wysiadłem, do widzenia. Dziękuję. Wezmę sobie motor. I możemy jechać. Podwieźć pana gdzieś? No, niech pan jedzie. Gdzie? Nie wiem. No, muszę pana gdzieś odstawić. Gdzie pana wysadzić? Muszę mieć ten jasny kask. Gdzie pana wysadzić? Gdzie pana wysadzić? Bin Laden mówi mi to samo, kiedy nim jechałem. Gdzie pana... Dowieść. Dowieść. Gdzie nie, pan mieszka? W mieście. W jakim? W dużym. A konkretniej? Takim, gdzie są budynki. A jak się to miasto nazywa? City. Tu nie ma miasta w Liberty City? Tak. Ale to jest daleko poza mapą. To już nie mój problem. To zawiozę pana do hotelu. A co to? To tam, gdzie się mieszka za pieniądze. A ja nie mam pieniędzy. Widział pan taki trik? Co nie? No to jak pan zarabia na taksówce? No jak mi pan nigdy kasy nie daje. Ale przecież to nie tylko mnie pan wozi. No tylko pana. Ja i pan czemu? Jest naszym stałym klientem. Czemu? Bo tylko pan się odważa dzwonić. Czemu? No może odstrasza ich ulotka. Super szybkie, niebezpieczne taksi. Dobra, gdzieś tu... Oj, przepraszam. Krzaki zasłoniły mi drzewo. Nie ma sprawy, poleżę pod motorem. Nie ma sprawy. Gdzie pan się podział? Czy pan nie żyje? Jak jest pan ID? 3. Jak to się stało? Nie mam pojęcia. No cóż, to pan nie przeżył zwykłego walnięcia w drzewo, a swoje 1000 to przeżył. No cóż. Bywa i tak. Wsiadaj, czarnuchu jebany. Nie jestem czarny. Lol, biały. Widzisz? Dobrze, gdzieś tu powinien być. Zgodnie z przepisami ruchu drogowego. To jest linia ciągła, nie mogę ten. O. Światła. O. Zielony. Spokojnie. Nie jeżdżę tak jak pan. Proszę, hotel. Dziękuję, auto. To do widzenia. Podwieź pana? Nie, nie trzeba, mam motor. A ja nalegam. Nie, naprawdę nie trzeba. O, tu motor jest. To ja do widzenia. To ja do widzenia? Gdzie? Nie ma tak dobrze. Czemu mnie pan śledzi? Jestem agentem. Lubię śledzie. Ach, rozumiem. Lubię śledzie, to śledzę. Może pan za mną nie jechać? O to chodzi w śledzeniu. Ale po co mnie pan śledzi? Nie mam pieniędzy. No i co z tego? No i muszę kogoś śledzić, żeby takie mieć. A czyli mam panu zapłacić za to, żeby mnie pan nie śledził? Nie, ale... Nie. Płaci mi firma. To czemu mnie pan śledzi? Bo ona produkuje śledzie i takie jest moje zadanie. Jakie jest pana zadanie? Śledzić cię. Czemu?
Nie wiem. Nieważne, zgubię pana. Nie zgubi mnie pan. Ej, to było nie fair. No ty! Nie zgubisz mnie, jestem zgubię. Najlepszym śledziem, agentem. Ty kupo! Ile razy pan jeszcze będzie przez to skakał? Widzisz, już pana prawie zgubiłem. Nie uda się do pana tak łatwo. Już pana zgubiłem prawie. Kurde, głupi słup! Patrz Ale pan. Za to mam punkta. Zgubię pana. To pan śledzia? No słup! To jest pościg. No ile pan tak będzie skakał? Dopóki pana nie zgubię. Długo to zajmie. I patrz pan teraz. Widział pan takiego trika? Nie. I patrz, zgubię pana teraz. Kurde. I co? Nie zgubił mnie pan. Ale zgubię, patrz pan teraz. Czemu pan powiedział? Gdzie mój motor? Kosmici. Tu jest statuetka, nie? Mam motor. Co? Dziękuję. Czemu mnie pan... Nie ma sprawy, mam nowy. To ja pana zgubię. No nie! Zgubił mnie pan. Prawie. Ale po co pan ma mnie zgubić, skoro pan mnie nie szuka? Ale to pan mnie śledzi, dlatego... Kurde. Uderzyłem w znak i spadłem z motorka. No nie, co znowu pan, to ja do widzenia panu. Dlaczego? Nie, biją mnie! Nie, przepadam! Co? Umarłem. No nie, biją mnie! Proszę pana, jakie ma pan ID? To agenci. A pan jest agentem? 10. Jestem, ale to inni agenci. TP10. Nie, jak się TP? Idź do. Idź do 10. To pan nie jest agentem? Jestem. No to czemu agenci pana ścigają? No bo to są inni agenci. Jacy? Tajni. Aha, to do widzenia. Ja już sobie jadę, pan mnie nie zgubi. No nie zgubię pana. Znaczy się, ja pana zgubię. Nie dachowałem. Zgubię pana. Nie. Tak. Nie. Tak. Nie. To patrz pan. I co, zgubiłem pana. Gdzie pan? Zgubiłem pana, mówiłem, że pana zgubię.
Możemy sobie spokojnie jechać do domciu. Gdzie pan jest? Nie. Jak się pan ze mną w ogóle telekomunikuje? Dobrze. Gdzie jest ten posterunek policji? Nigdzie pana policja nie idzie. Idę do pana na policję. Co, pan chce się jeszcze do mnie teleportować jeszcze, tak? Mam teleportujący zegarek teleportowania umiejętności. Aha, ja jestem już na policji, proszę pana, to ja tu zgłaszam. Gdzie pan jest? Na policji. A pan nie wie, gdzie jest policja? Nie wiem, nigdy tam nie byłem. No cóż, bywa. Teraz pan będzie. Wchodzimy i zgłaszamy zawiadomienie. No dobrze, i tam go przymknijcie, panowie. Gdzie mój samochód? Nieważne. Dobrze, w każdym razie można wziąć inny pojazd, na przykład ten. I pięknie sobie dojechać do domciu. No to bye bye. Ej, niech pan na mnie zaczeka! Co jest? Niech pan na mnie zaczeka! A gdzie pan jest? Bo ciemno. Okej. Okay. Au. Halo. Kurde. Gdzie pan jest? Gdzie pan jest? Ten kamuflaż działa. Gdzie pan jest? Bo ciemno. Tu. Gdzie? Nie wiem, jak to by... Będę strzelał. Gdzie? Gdzie pan jest? O, coś mi strzeliło. Czemu by ta broń lata? O! To ta latająca łopata? Proszę wsiadać. No, proszę się nie wygłupiać. Gdzie pana... Nie wiem. Gdzie pana zawieźć? Do hotelu. Był pan tam przed chwilą. Co to hotel? W każdym razie... Proszę bardzo, tu jest pana hotel. To jest kasyno. Chuj z tym, ma pan hotel i proszę wysiadać. To jest kasyno. A wie pan, co to jest kasyno? Nie. No to proszę wysiąść, załóżmy, że to hotel. A co to hotel? Nieważne, proszę wysiąść. Patrz pan, co pan tu jest, tu pan na tu. Do widzenia. On przekroczył prędkość tam. Do widzenia. Zawsze się żegnę. Co za cymbał? O Jezu. Co za cymbał? Co pan powiedział? Nic, motor panu znikł. A, mam pana zdjęcie i... Co? Gdzie mój motor? Ja mam więcej pana zdjęć. Au! Znowu mam zdjęcie, o, idę na policję, nowe dowody donieść. Mam zdjęcie, że pan przekroczył prędkość. Jak ja startowałem. Motor mi się zepsuł. No, już jestem na policji, prze pana, już pan... No wie pan. Zaraz pana zgarną, bo dam pan pana jako żywego. Tylko mnie tam nie ma. Fak, policja zamknięta. No, noc jest. Dlatego pana nie widać. Żeby pan wiedział. Dobrze, wracam do mojego starego do domu, bo taki był mój cel. Nie przejmuję się panem. Jakiego domu? Przecież chyba tam był dom. Czemu mnie pan śledzi? Nie śledzę pana, niech pan mnie nie widzi. Ale to latający motor sam za siebie mówi. Skąd pan wie od razu, że ja, skoro mnie nie widać? Bo pani z Murzynem. Nieprawda? Murzyn zawsze ginie pierwszy, pamiętaj. To pan zginął pierwszy. Cicho. Murzyn! Gdzie? Przed panem. Jak ja dawno nie byłem w domciu. Ja też. Ale w moim domciu. No ja też. A pan nie ma domu. Może pan mnie nie śledzić? Nie śledzę. To gdzie pan jedzie? Do pana.
Czemu do mnie? Na 18. Nie mam 18 jeszcze. Tak pan może prowadzić. Nieważne. Zgłoszę to na policję. To pana od razu przymkną. Nie złapią. Jak to? Nigdy nie złapali. To chyba tu było. Nie. Przepraszam. To tu było? To chyba tu. O tak. Wor mi z mojej posesji, gnido jedna. Dziękuję. Mogę coś panu powiedzieć? Co pan robi? Barkuję. Mogę coś panu powiedzieć? Muszę wyczyścić, czekaj. O, już wyczyszczony. Gdzie pana motor? To jest znikająca łopata, niech pan patrzy. Gdzie mój motor? Posmarowałem go znikającą łopatą. Niech pan patrzy. Na ludziach to średnio działa, niech pan poczeka. Jak ja panu przetestuję moją nową snajperkę. A to znikający pistolet. Jak umie pan trafić, to jest znik. I co? A to znikający karabin. Jak mnie pan nim trafi? A to znikająca snajperka. Trafić pan? A to znikająca... A to znikające shotguny. A to łopata. O, sąsiad, muszę do sąsiada. A to znikający murzyn. Mówiłem, że murzyn zawsze ginie pierwszy. Znikłem, ja tam nadal jestem. Dobrze, no to ja wchodzę do domciu. Szybciej pan, agenci nas gonią. Agenci, ty dawaj pościg. Nagrywam. Pościg, proszę pana. O, zgubiliśmy już ich, dobra. O nie, blokada! Co za głupki! Dobrze. Czemu one pana ścigają? To pana ścigają. Nie? Tak. Za co? Nie wiem. Trzeba... Za co oni mogą mnie ścigać? Skoro jest pan agentem, proszę mi pokazać odznakę. Za co oni mogą mnie ścigać? Proszę pokazać odznakę. No dobrze. A gdzie ta odznaka? Czemu ja znikłem? Ale nie... Co? Nie mam mnie w aucie, widzę moje ręce. Ale pan jest... No bo pan jest murzyniem, dlatego. O kurde. W każdym razie proszę pokazać odznakę. Dorwali nas, dziady! Proszę uciekać. Ja wcisnę napraw. O, naprawiło się panu auto. No. Ucieka pan jak najdalej. Tą dróżką dojedziemy na Wałbrzych. Skąd pan wie? Bo już uciekałem. Przed kim? Teraz trzeba skręcić tu. Pan umie prowadzić. Tak średnio. Czemu pan... Teraz ich zmylimy, bo wjedziemy na most. Co za debile. I uciekniemy w drugą stronę. Oni mają posiłki. Kurde! Cała droga wolna. Ten musiał akurat o tabliczkę. Ślisko. Nie pada deszcz. To nie znaczy, że nie jest ślisko. Wie pan co? Tak. Dobrze są. Mam lepszy pomysł. Zapierdala pan niczym na Marsa. Tu skoczymy, o! Tu jest dróżka. Chyba ich zgubiliśmy. Chyba zaraz ich zgubimy. Jeszcze trzeba się upewnić. No w tym miasteczku nas nie znajdą. Oby. No to... kurde! Za co pana gonią? Nie wiem. No dobra, w każdym razie już chyba... Nie, jadą! Jadą? Tak.
Kurde! Lodziarz! Lodziarz mi drogę zabrać. Pojazd z lodami. Chyba je zgubiliśmy. Na pewno? Chyba tak, proszę się zatrzymaj. Dobrze. Na wszelki stanę tak, żeby uciec. Tak, zgubiliśmy ich, możemy sobie wysiąść. Czy pan mnie widzi, bo ja widzę tylko ręce? Panie Smurzyna. Chyba jadą! Jednak się... jedź pan. Nie chcą przestać. Za co pana ścigają, mów pan teraz. Za agent. Co? Za co? Za bycie agentem. No to pan jest agentem, prawda? No. No to czemu pana gonią za bycie agentem? Bo to inni agenci z innej agencji. Z jakiej? Towarzyskiej. To co pan nabroił? Nic. Nasze agencje się biją ze sobą. To chwila, pan pracuje w agencji towarzyskiej? Zgubimy ich teraz. Nie. No to w jakiej? W półtowarzyskiej. Żeż se pan znalazł pracę? A na jakim panie stanowisku? Agent specjalnej troski. Chyba ich zgubiliśmy. Chyba nie. Albo nie. Ja ich zrobię w konia. Czemu ich jest tam dwóch? Rozdzielili się! Szybko się rozmnażają. I jest już trzech. Jedziemy na górę. Są z wielkiej agencji towarzyskiej. Doładuj se pan HP. Nie mam kasy. To ja panu dam. Give. Nie mam jak panu dać. Paj. Jak? P-A-Y. P-A-Y. Nie ale ma. P-A-Y, spacja 10, spacja ilość. Paj 10. Nie działa. Tu ich załatwimy. A, rozumiem. Zjadą w dół. Dobry pomysł. Musimy poczekać. A jak nas przywalą? Niech się pan nie martwi, umiem prowadzić, ale ich jest dwóch, będzie problem. W każdym razie zaraz powinni je. Chyba je zgubiliśmy przy tej górce już. Dobrze, może pan chyba jechać. No jedź pan. Tak, zgubiliśmy je. Co pan takiego nabroił? Sprzedawałem ich płyty za darmo. Płyty z czym? Niech pan nie pyta. Z tymi filmami? Mhm. Z tymi? Mhm. Skąd pan wytrzasnął te teletubisie? Od nich. O, ktoś chce się teleportować telepatycznie. To agent! Po co pan go? Nie wiedziałem, kto się chce teleportować. Myślałem, że mama. Muszę chwilę zatrzymać, żeby naprawić pojazd. Agent? Agent ma wóz, jadą po nas. Niech się pan nie martwi, uciekniemy im. Już nigdy nikogo nie telepnę. No to uciekaj pan. Dobrze, że pan chociaż w tych sytuacjach prowadzić umie. Widzi pan? Jaki zwrotny. On też zawrócił. Kurde, tego nie przewidziałem. Bywa. Tu zakręcimy do góry. On też zawróci. Ale nie umie aż tak szybko jak ja. Ale i tak nas śledzi. Jest znowu dwóch. Jak się rozmnażają. Oj, jak ta siemiec.
18 jest długi. Nie, uwaga! O, skacz pan tutaj. Gdzieś musimy się ukryć. Coś wybucha! Mam pytanie. Gdzie my się możemy schować, no? Lubi pan w dupę? Nie. Czemu? Nie wiem. Strzelają! No nie, oni są wszędzie. O, zgubiliśmy ich. Czekaj, niech pan. Są tam. Uciekaj pan, najlepiej. Dlaczego? No co? No szkurde! Jak pan to z... Nie chcę wiedzieć, jak pan to z... Ty, ja nie wiedziałem, że ten most się tam rozwala. No rozwala się, bo nawet jest taka misja w oryginalnym. Ale... A ja tego też nie wiedziałem. Ale fail! O, tu wjedziemy. No nie, zablokowa... O, dziękuję! W każdym razie jakoś z tej sytuacji wybrnęliśmy. A wie pan, co jeszcze panu powie? Kocham pana. Nie! Pańską rybę! A to już. Tu nas nie złapią, niech pan patrzy. Co? Ale ich... No nie! Z parówą przyjechali! To aż do tego doszło, żeby parówą jechać. Nie! No nie! Parów! Lubią parówy. I taki telefon. Mamo, uciekam przed tym, przed wozem z parówami. No nie, ten pościg będzie długi. Musimy się przesiąść, żeby nas nie rozpoznali, ale ja nie wiem do jakiego wozu. Mam pomysł. Stój pan, szybko. Nie, bo nas gonią. Muszę ich najpierw zgubić. A zgubię ich robiąc tak. Co, łyso wam, frajerzy? Też zakręcili. Dobra, szybko, pan. Co pan zrobił? Mamy pojazd, szybko! Tu mamy! No niech pan wziął! Nie, to jest za późno! Gdzie pan jest? Szybko! Jedź pan! A ja sobie postrzelę. Nie mam broni. Kurczę. Sprytne! No jedź pan. Jadę. Na lotnisko, o! Jedź pan na lotnisko. No dobrze, dobry pomysł. Tylko gdzie to było, tędy? To niech pan tam... Ja ich będę gubił, a niech pan tam szykuje jakiś samolot. Mamy mało czasu. Ale tam jest samolot na miejscu przecież. Weźmy jakiś szybki i w ogóle i... Tak, ten będzie najlepszy. Ja prowadzę. Dobrze, ja prowadzę. Wiem, gdzie uciekniemy. Czemu ja nie mam tułowia? Co? Bo jest pan czarny. Siadaj pan. Szybciej, bo jadę. Nie ma ich. Siada pan? Ale nie ma ich. Chyba ich zgubiliśmy. Wygraliśmy. Czyżby na pewno? Tak. Chyba tak. Ju jest. O. To mówi, mów pan, za co pana ścigają. Zamówiłem. Że ukradł pan im film z Teletubbiesami. No tak. Za to chcą pana zabić. Tak. Umie pan latać? Nie, ale proszę pana, tak? Jest mały problem. Jaki? Ci agenci będą mnie ścigać do śmierci, więc
Lepiej niech pan zostanie naszym agentem. Nie będę agentem w agencji towarzyskiej. To jest półtowarzyska. Mniejsza, ale jest towarzyska. To ja bye bye, nie będę się wtrącał w pana życie. Dobrze, do widzenia. Nie no, muszę coś zrobić. Tak, najlepszym lekarstwem jest zabicie się. Przy pana babcia tutaj strzela i to... Babcia przegrała. Agenci tu są. Zajmiemy się nimi w następnym dniu. Dobrze.